Tak więc był to zwykły dzień w Night City, czyli w Cyberpunk 2077. To tak, jak wygląda nasza sytuacja? Nasza sytuacja wygląda tak, że generalnie ta cała barbanka, co tam w babie byliśmy, w tym Afterlife, no to generalnie ona się do nas zgłosiła i powiedziała, że ona się do nas odezwie, jak będzie miała dla nas wyścigi. No i co? Ja sobie tak mówię, wyścig? Wyścig? Ja mówię, ja nie wezmę udziału w wyścigu, wezmę. Szybka i wściekła, tak się nazywa zadanie, udaj się na wyścig w City Center, idziemy na wyścig, byczki. Idziemy, kurde, na wyścig, byczunie, idziemy się ścigać. Ścigać się o mistrzostwa świata. No. Pierwszy raz jesteś u mnie na streamie, no to nieźle, to gdzie ty byłeś przez te dwa lata, byku? Gdzie ty byłeś przez te dwa lata, byczku? Dobra, idziemy sobie na wyścig. No i raz, dwa, jak to się mówi. O, ktoś do mnie dzwoni. Do wszystkich jednostek wspierających działania NCPD. Podejrzenie przestępczości zorganizowanej w pobliżu Martin Luther King Boulevard. Przebywają tam członkowie gangu Valentinos, czerpiący korzyści z przemytu i handlu ludźmi. Grupie przewodzi Miguel Gizmo Rodriguez, skazany m.in. za morderstwo drugiego stopnia i handel narkotykami. Za zneutralizowanie zagrożenia władze Night City wypłacą... Tak, tylko wiecie o co chodzi, tu są wysokie... Tylko oni tu mówią o tym, że tam jakieś zadanie jest, tylko to są chyba wysokopoziomowcy, tak mi się wydaje przynajmniej, nie jestem pewien. Na przykład tu mamy, widzimy jakichś gangusów, którzy są na przykład poszukiwani, co nie? I możemy sobie zrobić z nimi porządek, pozornie, możemy na przykład zrobić przegrzanie. Fajna przygoda w końcu, co nie? Widzicie? Jacy są silni? O tym właśnie mówiłem. Aż chciałem sprawdzić, ale to jest po prostu taka dzielnica, że tutaj nie ma po co kogo atakować, bo jest po prostu zbyt hardkorowo. Niby jesteś w mieście, a ludu tyle co na wiosce. Co ty gadasz? Night City tętni życiem, byku. Night City to pełno ludzi. Zobacz co tu się dzieje. Auta jeżdżą, idą ludzie. To jest miasto, Night City po prostu, co nie? Byczku, gdzie tu nie ma dla ciebie ruchu? Wszędzie jest ruch. Dobra, to jest wyścig. Zadzwoń do Claire, aby rozpocząć wyścig. Tak też zrobimy, zadzwonimy do Claire, swoją drogą. Dobra, zadzwońmy do niej. Jestem na miejscu, gdzie jesteś, madafaka? Jestem na miejscu. Świetnie, też niedługo będę. Dobra, czekam. To powiedz mi jeszcze, którym wozem chcesz pojechać. No twoim. Twoim. Okej, pojedziemy bestią. No a jak? Gdzie ja będę jechać swoim wozem, żołosy? Z czego ja tak naprawdę nie mam za dużo wozów. Mam raptem może dwa? Moje wozy w sumie? Mój wóz to jest ten i ten. To nie są jakieś super wozy. Ktoś do mnie trąbił? A dobra, usiądź i poczekaj. No dobra, czemu nie możemy poczekać? Co? Aha. Sam nie wiem. Ej! Postawiłem na nas kupę forsy, przegrana nie wchodzi w rachubę. Nie! Patrz, Samson. Nowe mięso. Elo! Widzę! Byłby wstyd przegrać z kimś takim jak no ona. No właśnie, a wyścig się jednak będzie. Się na pierwszym zakręcie. Nielegalne wyścigi, ale pod nadzorem policji oczywiście. Co o nich myślisz? O kurde, zobaczcie jakie bryki tu wszyscy mają. No, nie będzie łatwo w tym wyścigu. Słyszałaś, co rok temu odjebał Peter Samson? Peter? Człowiek z układki Time'a i góry sukcesu Samson? Masz na myśli jedną granulę. No nieźle. Dobra, pogadajmy z naszą laską. Elo. Hej, V. Dobrze cię widzieć. Elo, elo. Jak ci się to podoba? O kurde, jest klimacik. No, powiem ci, że po wyścigach mi się podobało. Widzę, że sporo korpusów bierze udział. Po czym poznajesz? Byłam jedną z nich. Też lubiłam spuścić trochę pary po godzinach. Albo to, albo zawał i wycieczka ambulansem traumy na sygnale. Tutaj zawał im raczej nie grozi, ale ambulans i tak może dać. A, dobra. Dobra, co tam jest? A więc trupy padają tutaj bezkarnie. Policja ma w dupie, kto zginie w wyścigu. Wszystko idzie na konto wypadków drogowych. Proste. Kula w czaszce to też wypadek drogowy. Jakie drogi, takie wypadki? Jakieś porady przed startem? Nie zdejmuj nogi z gazu. Ja postaram się spowolnić paru natrętów.
No tam dobra. W tym wyścigu bardziej liczy się prędkość niż siła ognia. Mówisz? Dobra, to zrobię taktyczny save w takim razie. Okej. Nie będę zwalniać. Aha. Masz tu drzazgę. Jaką? Gdzie ty mi dajesz drzazgę? A jest. Po co to? Po co ta drzazga? Wyświetli ci trasę. Bez niej nie wiedziałabyś, gdzie jechać. Dobra, dawaj drzazgę. Musimy przejechać przez wszystkie punkty kontrolne, inaczej nas zdyskwalifikują. Jak chcesz się jeszcze pokręcić, to proszę bardzo, ja posiedzę w wozie. Kiedy startujemy? Drzazga. Usłyszysz speakera. No dobra, to co? Lecimy z do bestii. Ścigamy się. O, ktoś mnie tam powiedział, że mnie kocha. Nie bać się, obstawiasz. Pierwszy wyścig eliminacji. Wszyscy gotowi? Tak, jesteśmy gotowi. Cofać to już za późno. Czas zapiąć pasy, zacisnąć zęby i przygotować się na kopa. Dobra, startuj to. Za 3, 2, 1. I wystartowali z drogi, kurwa! No. Oj, kurde, strzelają we mnie! Z drogi, motherfucka! Mogę... Wow. Uważaj, kilka wozów za nami! Będą taranować! Życzę powodzenia! Strzelaj do nich! Wojowniczko, to są wyścigi z elementami strzelaniczymi! Nie mogę zmienić radia, masz tylko jedną stację tutaj. Ej kurde, za wolny jestem. Jak się go dogonić, tego byka nie da. Przed nami ostry zakręt. Trzymaj się. Dobra, łatwo. O kurde, ale tam sieka jest. Wow, ale w kontra. Dobrze nam idzie. Wiem, widzę. Nie zapeszaj. Perfekcyjnie nam idzie w tym wyścigu. Nie. O kurde. Wow, 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 wow. Są coraz bliżej, strzelaj do nich. Ale spokojny wyścig, nic się nie dzieje prawie. Jadę sobie przez miasto, jakby nigdy nic. Przed nami ostry zakręt. Da, widzę. Trzymaj się. Dobra, nice. Daleko, mamy ich za sobą, luz. Kto jest do cholery? I czemu jest pozycja niby 5 na 6? Kurwa! Jestem pytanie... Czemu jestem niby ostatni? 5 na 6, skoro byłem pierwszy. Ej, co się stało? A czy to, że ja tutaj... Byłem przecież pierwszy. I niby jestem 5 na 6? What the? Chyba, że... Nie wiem, o co chodzi. Ej, czemu jestem 5 na 6? Nie kumam tego. Czemu jeszcze raz wyprzedzam wszystkich ludzi? O co tu chodzi? Dobrze nam idzie, Vi. Oby tak dalej. No i dobra, ale... Ale czemu nagle... No wiem, że jestem pierwszy, ale jakim tutaj byłem nagle 5, skoro byli za mną? Łatwo. Ej, ale to było bardzo dziwne, co nie? Wygrałyśmy, nie wiem w ogóle, co się stało. Pierwsze miejsce! Kurde, Claire, Boże. To był chyba najnudniejszy wyścig. To nie tak, że nie wierzyłam, ale... Wiem, pierwsze miejsce. Nie musisz powtarzać. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy mecie, w razie czego. Robi się. Łatwo. Ej, dokąd to?
Jednak chcesz rozmawiać? No jak, możemy rozmawiać. Dlaczego to rozcigasz się co roku? Ścigasz się tak co roku? To mój czwarty raz. Pierwszy udało się wygrać, a potem... Potem człowiek się uzależnia. Nie chce odpuścić. Nie chce czy nie może? Co za różnica. Dlaczego to robisz? Chodzi o forsę z wygranej? To żeby być pierwszym? Bo sprawiasz wrażenie mocno zdeterminowanej. A ty nie lubisz wygrywać? To zależy od nagrody. Ja lubię. Pewnie, każdy. No widzisz, mam tak samo. I lubię kończyć to, co zaczęłam. Więc wygrajmy te cholerne wyścigi. Luźna łyda. Tak jest plan. To było tak luźne, że... Podwrócić się do garażu? Pewnie. Pewnie. No to jedziemy. No, why not? Przejadę się z nią do garażu. Szybka i wściekła. Zobaczmy, jak teraz to wygląda. Wsiądź do wozu z Claire, no dobra. Jedziesz? Ale łatwo, byczki. Nie no, poziom wyścigu to był żenujący. Jedziemy sobie. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś wyścig będzie, byku. Dobra, chodź. Dobra, mamy zadanie jest nasze. No kurde, po co mi przeskakuje cały czas ten? Zaczeka jeden dzień na kontakt od Claire. Czyli krótko mówiąc, ona będzie się z nami co jakiś czas kontaktowała w sprawie nowych wyścigów, więc tutaj niestety już nic więcej nie zrobimy. Ale jest dobra wiadomość, ponieważ mamy 15 tysięcy. To znaczy, że albo możemy poczekać na telefon Takemury, który do nas nie dzwoni, co prawda. Zobaczmy, co jest napisane. A, nowy samochód do kupienia. Zobaczmy, czy mamy w ogóle jakieś wiadomości, które są jakimiś istotnymi wiadomościami. Tak zrobię. Regina do nas też napisała. Pewnie z jakimś zycenkiem. Judy, jak żyjesz, Wiz? Znalazłeś Udu Boys. Ja na to nie odpisywałem. Dino, do ciebie zapisał do nas. Odszkodowanie. Dobra. Tak to wygląda. No i teraz tak. I teraz mam już 15 kafli. Więc właściwie myślę, wydaje, że możemy teraz tutaj, mamy zadanie takie jak wróć do Roach z 15 tysiącami. No, dobra. Wracamy do Roach w takim razie. 15 kawałków mamy, więc możemy je przepierdzielić na to małe, na ten mały dealek. A co tam? Można czas przewinąć? Nie mam o tym pojęcia. Nawet jeśli, no to będę dzień stał sobie gdzieś, dajcie spokój. Dobra, idziemy do Afterlife. O, jest i nasza zawodniczka. Dobra, zapiszmy się. Coś podać? Może. Jak tam? Gotowa do następnego wyścigu? Silnik chodzi jak marzenie, w baku najlepsze paliwo, karoseria zrobiona na prylan. Czyli gotowa. Chodziło mi o ciebie, Claire, nie o twoją bestię. Tak, wiem. Mówiłam o sobie. No dobra, pogadajmy z nią. Hej, Rob, mam pieniądze. Dobra, to co, zapłacimy? No dobra, zapłaćmy, bo nie mam innego sposobu za bardzo, żeby do tego się dostać chyba. Mam kasę na zlecenie w sprawie Hellmana. W porządku? Anders Hellman, podrzuć mi te dane.
Dwa poproszę. Zrób nam miejsca. No dobra. No i teraz możemy podyskutować. Mam nadzieję, że go znalazłaś. Rzadko widujesz taką determinację. Musi ci na nim bardzo zależeć. To kwestia życia i śmierci. Tego też od dawna nie słyszałam. Oje, za 15 kafli nawet drinka. Nawet drinka się napijemy, dobrze. To się szanuje. Częstuj się. No, w sumie, why not? Twoje zdrowie. Twoje zdrowie. Oje. Drineczka zawsze jest dobrze wypić. Dzięki, Nix. Królowa Afterlife. Kto by pomyślał? Mam drzazgę z informacjami dla ciebie. Myślisz, że pomoże? Rogue bywała zimną suką, ale zwykle ufała intuicji. Na moje wyczucie uznała, że jesteś w porządku. Dobra, dawaj ty chip. Popatrzmy. Tego twojego Hermana nie ma na żadnych oficjalnych listach płac. No to jest w zastrzeżonych kartotekach Chianti. To spółka zależna Kang Tao, korporacji należącej do Chińczyków. Kang Tao od dawna używa spółki jako przykrywki dla swoich wrażliwych operacji. Rozumiem. Przygotowują go do przerzutu. Przygotowują go do przerzutu. Skąd wiesz? Znam chińskie procedury korporacyjne. Mówią na to sztuczka z gołębiem. To odszyfrowany przebieg tras najbliższych transportów Kang Tao. I myślisz, że w jednym z nich będzie Hellman? Tylko w którym? Spójrz na specyfikację tego konwoju. Jedna fałka, brak wsparcia naziemnego, brak podpiętych manifestów towarów. Dziwne. Kang Tao czasem nie rejestruje transportów, jeśli chcą sprzedać coś pod stołem, ale... Zobacz dane obciążenia tej AV-ki. Już zatwierdzone w systemie. Za niskie. Na pokładzie nie ma ładunku. Proszę, proszę. Za to jest wykaz pasażerów. Oddział bojowy ochrony Kang Tao. Oraz jeden VIP. Transferowany właśnie z Chianti. Hellman. To były dobre wiadomości. Aha. No pięknie. To wszystko są zastrzeżone dane. Dotarłaś do nich tak szybko. Niezła jest to, nie? Wiedziałam, gdzie szukać i kogo użyć do ich zdobycia. Poza tym nie lubię marnować czasu. Także na zbędne pytania. To jakie są złe? Chodzi o miejsce ekstrakcji. Patrz, tu wszędzie jest przestrzeń powietrzna Night City. Bez szans na przejęcie transportu bez zaalarmowania NCPD. Tu z kolei jesteśmy już zbyt blisko placówki Kang Tao. Błyskawicznie przysłaliby posiłki, gdyby cokolwiek drasnęło ta fałkę. Ale tutaj, Jackson Plains. Wąski obszar poza jurysdykcją Night City i poza zasięgiem Kang Tao. To twój szczęśliwy dzień. Martwa strefa, czyli tam go przejmę. Na pewno przyda ci się ktoś, kto orientuje się w terenie i będzie w stanie zorganizować tego typu robotę. Łącznie ze sprzętem. O jakim sprzęcie mówimy? Taka fałka leci z prędkością prawie 250 mil na godzinę. Nawet namierzenie jej będzie trudne, a ten model ma na wyposażeniu zaawansowane systemy obronne. Bez odpowiedniej siły ognia mogę co najwyżej Hellmanowi pomachać. Lepiej rozwiązać ten problem sposobem. Są ludzie, którzy takie sposoby znają lub potrafią improwizować. Znasz kogoś odpowiedniego? Panam Palmer, najemniczka. Co prawda straciła wsparcie swojego klanu, ale to wciąż ma matka. Zna tam te okolice. Pomoże ci, nie będzie miała wyjścia. Nie będzie miała wyjścia? Nie brzmi to zachęcająco. Na bardziej zachęcającą opcję cię nie stać. Nie stać mnie na zmarnowanie szansy na dorwanie Hellmana. To twoja decyzja. Wi, mam złe przeczucia. Dziwne, nomadzi zwykle trzymają się z dala od miasta. Dziwne. Myślałam, że nomadzi omijają miasta szerokim łukiem. Wszystko zależy od klanu, od znajomości, od tego, jak bardzo są w potrzebie. Aldecaldos rzeczywiście niechętnie wchodzą w miejskie układy. Panom ma inne podejście? Nie tylko w tej sprawie. Dlaczego panom będzie musiała mi pomóc? Dlaczego panom będzie musiała mi pomóc? Wyczuwam to jakiś haczyk. Od czasu do czasu przewoziła dla mnie różne towary. Ostatnie zlecenie poszło. Nie po jej myśli. Co się stało? Ujmę to tak.
z nami. Straciła towar i wóz. Zrobi wszystko, by odzyskać przesyłkę. Mogę jej pomóc odzyskać towar, ale skoro nie wiemy, gdzie go szukać. Ja wiem. Mnie też będzie rozgrywać jak panem? Mnie też będziesz. Wiesz, ale nie powiedziałaś tego panom. Ze mną też będziesz się bawić w kotka i myszkę. Moja robota polega na zauważaniu okazji i wykorzystywaniu. Gdybym jej o wszystkim powiedziała, pana chwyciłaby spluwę i zaczęła się bawić w zemstę z łatwym do przewidzenia finałem. Nie lubię tracić ludzi w tak głupi sposób. Czyli pana ma szansę ze mną, z kolei ja mam szansę, jeśli ona pomoże mi. Dwa pionki na szachownicy rogue. Cieszę się, że rozumiesz. Oj, Vivi. W porządku, to powiedz mi, co wiesz. Rocky Ridge to opuszczona mieścina pod Night City. Panam wie, gdzie to jest. Elo. Pojedziecie tam, odzyskacie towar i bus. Skontaktuj się z nią, przesyłam ci na miarę. No wreszcie. No. Wyjdźmy stąd. No, raz, okay, dwa. Dzięki, tak zrobię. Raz, dwa. Dobra, i dostaliśmy zadzwoń do panam. Niezła nutka swoją drogą. Matte. Chcesz podać? Sam wytrzymaj jeszcze, Imperium jedzie. Kurwa, jaki niefar! Czemu nie pojechaliśmy do szpitala? O, tej Kmura do mnie dzwoni swoją drogą. Vivi? Te dane od Wakako Okady, bardzo pomocne. A ja dowiedziałem się czegoś na własną rękę. Musimy się spotkać. Gdzie tym razem? Za sortownią odpadów? Może na opuszczonej stacji metra? Co powiesz na uliczny market w południowej części Japantown? To okładka nad główną ulicą. Łatwo się zgubić, więc skorzystaj z publicznej windy. Ja jestem już w drodze. Nie każ na siebie czekać. Dobra, no i przy okazji stary znajomy się znowu odezwał, co nie? Czyli spotykasz się z tej Kmurą. Dobra, teraz aktualnie. Na tym się skupię już trochę później. Ej, właściwie tak się zastanawiam, bo... Za tą, jak się dostać za tą ścianę, gdzie tam jest właśnie te całe doskakowanie, bo patrzcie, to mnie ciekawi. Tu jest doskakowania. A tam w ogóle nie ma żadnego wejścia, żeby było śmiesznie. Masakra. Chcesz podać? Co tam ciekawego? Dosyć wysoko, więc warto sobie z publicznej windy. Lis zakrada się do kurnika. Trzyma w zębach swój własny ogon. No dalej. Dobra, tak czy siak mamy spotkać się z tej Kmurą. No aczkolwiek zanim spotkamy się z tej Kmurą, to jednak wolę tutaj pójść tą drogą o bezdrożach. O Boże, ty znowu te duszonko. Nie wytrzymam. Dobra, uspokój się, to tylko lekkie problemy. Tak, już jest git? Właśnie, zajmiemy się tym wszystko w swoim czasie. Nie ma presji, nie ma presji. Dobra, zadzwoń do panom. Halo. Cześć panom. Dostałam twój numer od Rogue. Jestem V. Zajebiście. W co chce mnie wpakować tym razem? Nie wnikam w to, co jest między tobą i Rogue. Mam sprawę. To wspaniale, ale w tym momencie muszę zająć się czymś innym. Odzyskaniem ładunku i samochodu? Mogę ci w tym pomóc. Skład kolejowy przy Bonita Street, u wylotu z miasta. Spotkajmy się tam. Do zobaczenia. Dobra, co mówicie? Jakieś w prezencie trzymałem przedmioty? Ale sprawdzam, co tu mam. Ach, mój pistolet i tak jest najbardziej kozacki. 220 obrażeń. No, a mogę go ulepszyć jeszcze bardziej? Właśnie chyba nie mogę.
A nie, mogę jednak. Nagle się okazało, że mogę czasami. No, tylko po prostu czasami muszę mieć odpowiedni poziom, żeby móc ulepszyć na przykład pistolet. No ale widzimy, że tam jakiś minimalny zakres ulepszalności jest. Tak samo pewnie ten, tak samo teraz ten pancerz na przykład mógłbym ulepszyć w zasadzie. Ale nie wiem, czy jest sens, bo to naprawdę minimalne ulepszenie by było. Więc mi się wydaje, że aż tak nie musimy. Dobra. I chyba wytwarzanie w ogóle się zwiększył poziom. A ogólny poziom się zwiększył? Nic z tego. Dobra, tak, 2,7 km. Mam się z nią spotkać daleko, daleko. Chyba tutaj w stronę bezdroży będziemy jechać. Chyba pierwszy raz wyjedziemy za miasto. To naprawdę się rzadko zdarza, trzeba przyznać. Dobra. Tak, przenieśmy się najbliżej jak się da, czyli... Niech pomyślę, może tutaj. I pierwszy raz pojedziemy za miasto. Jeszcze nigdy nie byłem za miastem, więc będzie to dla mnie całkowicie nowa przygoda. Pojedziemy na bezdroża. No. Od początku tej gry żyłem w mieście. Więc będzie to dla mnie całkowicie inna odmiana. Dobra, jest i Marek. Chodź, Marek. Mamy miasto do opuszczenia. No i myk 1000 na godzinę. O kurde. Nie no, gra jest kozacka. W sensie ja jestem tego, ogólnie tego zdania, że i tak jakby oczekiwania były zbyt wysokie. Gra jest kozacka, ale hype był po prostu zbyt wysoki, wiecie o co chodzi? Że po prostu cokolwiek wypuścili, to hype był i tak zbyt wysoki. Ludzie nie oczekiwali nie wiadomo czego tak naprawdę. Hej, dziś pochowam Evelyn, kolamburuję mi jego Nord Oak, myślałem, że powinnaś to wiedzieć. Dzięki, że mi dałeś znać. Jak się czujesz? Zapytajmy ją. Piszemy SMS-y podczas jazdy, trochę niebezpieczne. Zamierzam się dzisiaj porządnie spić. Okej, coś jeszcze mi napiszesz? Na przykład, nie wiem, zaproszenie na randewu może? Wiecie co? O cholera, jakaś taka przygnębiona jest. Zadzwońmy do Judy. Może się na randkę uda ustawić coś. Ach, nie odbiera. Trochę szkoda, bo chciałem się z nią umówić na jakąś randę. Co to było? Kup pojazd? Za 14 kafli takie gówno. No nieźle, niezłych rzeczy się dowiaduje. Utopił w rzece? O czym ty gadasz? O nie! No dobra, trochę się zeskoczyłem. Uuu, jaka melina! No i super, teraz jak ja stąd wyjadę? Patrzcie, zaczynają się takie trochę bezdroża. Niebezpieczne tereny, to prawda. Oh yeah! Dobra, tutaj mieliśmy się spotkać z tą laseczką. Why not? No tak, panam? Jesteś tutaj? A jest tutaj przy swoim polonezie. Elo, panam. Panam? Cześć. Ty jesteś V, co? To są idealne słowa na tę grę. Dziwiłem się, co to ma być, że tak reklamują. Okazuje się, że takie trochę GTA. Taka i gra wygląda kozaczek. No mówię, hype po prostu, gra jest kozacka, ale po prostu hype był i tak za wysoki. Cokolwiek wypuścili, to i tak ludzie byliby niezadowoleni generalnie. Gdzie mój wóz? A z tym co nie tak? A ten ci nie pasuje? Co z nim nie tak? Tymczasowe rozwiązanie. Pytam, gdzie moje auto?
Jakie twoje auto? Dowiesz się, jak zgodzisz mi pomóc. Nie tak szybko. Dowiesz się, jak zgodzisz się mi pomóc. Nie, kurwa. Nie pogrywaj ze mną, tylko powiedz, gdzie jest mój samochód. Ach, jeszcze skończymy w łóżku, zobaczysz. No i co się tak rzucasz? Ja pierdolę, zawsze się tak rzucasz? Tylko wtedy, jak ktoś mnie wpieprza. Gdzie jest mój samochód? I co? Że niby jak ci powiem, to nagle sama sobie ze wszystkim poradzisz? Gówno cię to obchodzi. No, agresywna, mówię wam. Jeszcze będzie... Jeszcze skończymy razem w łóżku, zobaczycie. Posłuchaj mnie. Posłuchaj mnie! Potrzebujesz mojej pomocy. Pomogę ci ogarnąć ten twój transport. Ale najpierw rozwiążemy mój problem. Dobra. No to gadaj, czego chcesz. Muszę dorwać jednego gościa. Muszę przesłuchać jednego człowieka. Będzie przewożony w konwoju korporacyjnym. Nie zajmuję się porwaniami. Poza tym do przejęcia konwoju będziesz potrzebowała więcej ludzi i sprzętu. To tylko jedna AV-ka. Będzie przelatywać nad Jackson Plains. Ja pierdolę. No spokojnie, nie denerwuj się. Zamówię informację o twoim transporcie i pomoc w odzyskaniu go. Umowa stoi? Nie wiem, ja... Kurwa! Dobra, umowa stoi. Ale bez mojego wozu nie załatwimy twojej sprawy, więc musimy zacząć od niego. To gdzie on jest? Dlaczego ten wóz jest taki ważny? Myślałam, że przede wszystkim chodzi o towar. Chuj z towarem! Z tym samochodem mogłam brać każdą kurierską robotę. Bez niego mogę najwyżej rozwozić pizzę w Night City. O, siemanko, Patmas! No, miło mi cię widzieć, no. Co tam u ciebie, byczku? Gra już ukończona, czy jeszcze nie? Rocky Ridge. Podobno wiesz, gdzie to jest. Tam znajdziemy twój wóz z ładunkiem. O kurde! Aż ty kutasie. Dorwę cię za to. Czyli pewnie grałeś 2-4 przez ostatnie 3 dni. I dlatego ukończyłeś. To ty jakiś ten rushing zrobiłeś. To pewnie opominałeś wszystkie misje poboczne. Tak myślałem, Patmas. Zamiast robić poboczne misje, to pewnie tylko fabułkę przeleciałeś i zadowolonko. No. Ja to wykonuję misje poboczne, Patmas, a nie na speedzie przechodzić grę. No mówię właśnie, że tylko misje główne chyba robiłeś, nie robiłeś misji pobocznych. Tak to się właśnie kończy, jak się misję poboczną mija, Patmas. Nasz to jakiś twój kumpel? To on cię wystawił? Weź go, nie nazywaj moim kumplem. Dobra, wspólnik. Były wspólnik. Wykiwał mnie, zajebał mi wóz i towar. Na pewno chce to teraz wszystko opchnąć klientom w Rocky Ridge. Skąd ja w ogóle wiem? Kogo, kurwa, spore skąd ja w ogóle wiem, gdzie jest jej wóz? Nie wiem, ta Roach mi powiedziała? To co? Jedziemy do Rocky Ridge. Tak jak ja wstawiam, chcesz do Helmana, zacznij od wizyty, bla bla bla. W sumie to jest ciekawa sprawa, bo... Po raz zgadaliśmy w Roach i w Roach mi powiedziała, gdzie jest jej wóz, skąd ja o tym wiem właściwie? Chyba moment, tak. Moment, muszę się zastanowić. Okej, przyda nam się dodatkowa pomoc. Po drodze zahaczymy jeszcze o jedno miejsce. Niby jakie? Moment, dzwonię do klientów. Muszę ich przekonać, żeby olali tego skurwiela. Chce się z nimi dogadać za plecami Rogue? Odważna jest. Albo kurwa po prostu głupia. Boss, hej. Wiem, że nasz chce wam opchnąć towar w Rocky Ridge. Problem w tym, że ten skurwiel mnie oszukał. Spokojnie, ja to załatwię. Tylko daj mi szansę. Boss... No proszę cię. Ile razy dla was jeździłam i było cacy. Słowo honoru. Po zmroku? Okej, nie odwołujcie spotkania, ale nie przyjeżdżajcie, ja się wszystkim zajmę. No kurwa, jasne, że tak. Zajebiście, dzięki, boss. Nie pożałujesz. Dobra, kupiłam nam trochę czasu. Zgodził się na słowo honoru? Dałaś mu słowo, a on na to poszedł? A co cię w tym dziwi? To się nazywa reputacja. Może się kiedyś swoje dorobisz. Boss, co to za jeden? Co to za jeden ten boss? Na pewno nie będzie robił problemów? Boss jest w porządku. Jest z Sixth Street. Jeździsz dla gangusów? A co, nie wolno? Streeti potrzebują kurierów, a ja potrzebuję kasy. Dzionek mija elegancko.
To gdzie chcesz jechać? Do obozu Aldecardos. Muszę pogadać z ludźmi z mojego klanu. Jakoś nie wyczuwam entuzjazmu. Nie twoja sprawa. Mam tam paru przyjaciół. Oni nam pomogą w Rocky Ridge? Tak jest plan. Rogue coś wspominała, że się z nimi nie dogadujesz. No to skoro Rogue tak mówi, to to musi być prawda. A nie jest? Weź mnie nie wkurwiaj. Okej. Ale narwana jest, co nie? Chwilowo na mnie po drodze. Ale to wciąż rodzina. Status związku to skomplikowane. No, coś w tym stylu. Spoko, jedźmy. No to co, w drogę? A, naprawiłaś swój wóz poloneza. Swój polonez, no dobra. No widzę, że jakaś kawa, niedojedzone sushi. No, szyby zamknij, na kierownicy ręce. Niezły wóz. Niezły wóz. Przestronny taki. Nie denerwuj mnie. Daleko ten obóz? Daleko ten obóz? Tuż pod miastem. Skoczymy na dziewiątkę, potem odbijemy na wschód. Jak się w ogóle w to wpakowałaś? Spodobał mi się kolor. Sosnowego odświeżacza i dziecięcego fotelika nie było w planie. Wiesz, że nie pytam o auto. No a co mam ci powiedzieć? Że nie chcę odpuścić tego, że wspólnik mnie okradł? Że fikserka się na mnie wypięła? A ty? Po chuj ci ten pajac zawałki. O! Informacje, których potrzebuję. A ja mam coraz mniej czasu, żeby go dorwać. Nie no, papas, nie będę na 20 raz. To czemu mi nie powiedziała, że wie o naszu? Rogue? Przestań sobie zawracać nią głowę. Kurwa, jak ja nienawidzę tej sprawy. Jeszcze Cyberpunka przecież nie ukończyłem. Kiedy ja miałbym zagrać w Rasta? No właśnie. Będziesz musiał ją zapytać o nasza. Roach lubi przestawiać pionki. Pieprzyć, Roach. Pieprzyć, Roach. Dlaczego się nią w ogóle przejmujesz? Bo potrzebuje pieniędzy? Nie daj się rozstawiać po kątach. W mieście są też inni fikserzy. Przecież sama przyszłaś do mnie, bo ona ci kazała. Przynajmniej na nią w kółko nie narzekam. Ty jej w ogóle nie znasz. Powiedziała ci, że to ona ustawiła mi współpracę z naszym? I że nie raczyła wspomnieć o tym, że nasz jest z Raffenschief? Nasz jest Raffenem? Tak. Trzyma się z Ravesami. Największa banda Raffenów w okolicy. Wiesz, o co chodzi, nie? Nomadzi wyrzuceni z klanu. Bezdroża. Zwykle tak. Nomadzi nie pozbywają się swoich zabyle, co więc sobie wyobraź. Mordercy, gwałciciele z Wyrole. Zbierają się w ekipy, czasem nawet w gangi. Większość jest poszukiwana listami gończymi. Grubo. A ja przez tę sukę musiałam z takim ścierwem pracować. No, to faktycznie. Może nie wiedziała. Może po prostu akurat tego nie wiedziała. Weź mnie nie rozśmieszaj. Fikser tej klasy wie takie rzeczy. Rogue pewnie wie, o czym teraz rozmawiamy. Nasz i ja byliśmy po prostu elementami jej planu. Tyle. Uspokój się. Rogue to zimna suka. Taka jest prawda. No, nie wątpię. Może tak być. Panam. No. Może tak być akurat. Dobra, patrzcie na te bezdroże, jak to wszystko wygląda. Tak gdzieś jak Patma zwracałeś do pytania, nie będę, no jak ja mam? Kiedy ja mam znaleźć czas jeszcze na Rasta? No, na trudnym gram, a ty na kim grałeś? No, ja mam, po prostu nie mam czasu, żeby znaleźć teraz jeszcze Rasta zagrać. Okej, dojeżdżamy. Zgarniemy moich kumpli, a potem do Rocky Ridge. Jak ja muszę Cyberpunka przejść, jeszcze wiele rzeczy muszę ponagrywać, nie mam czasu. Za dużo czasu, by zły okres w ogóle, żeby rozpocząć. No, tyle taka premiera, oni teraz nagle rozpoczynają serwer, wystartowują. Dobra, jesteśmy na miejscu. Też trudno.